A na czym w ogóle polega? Biohakerzy modyfikują oprogramowanie ludzkiego organizmu i robią to poprzez optymalizację poszczególnych podzespołów, takich jak na przykład tarczyca, trzustka, układ pokarmowy i jelita, żeby te podzespoły w ciele działały maksymalnie efektywnie. I wtedy mamy wyregulowaną gospodarkę hormonalną, mamy wyregulowaną pracę mózgu, neuroprzekaźniki, mamy zredukowane stany zapalne i mamy poprawioną pracę mitochondriów, czyli tych elektrowni, które produkują energię.